Witajcie. Dzisiaj przepis na przystawkę bardzo zdrową, bardzo smaczną i niskokaloryczną. A dokładnie przepis na chipsy buraczane. Aby zrobić takie danie, będziemy potrzebowali buraków, oliwy z oliwek i miksu przypraw. Tutaj wśród tych przypraw u mnie jest bazylia, oregano, majeranek, rozmaryn, sól i pieprz. Jeżeli chodzi o buraki, czyli głównego bohatera naszej dzisiejszej potrawy i przepisu, są niezwykle zdrowe. Mają bardzo wiele cennych witamin A, C, B. Te witaminy poprawiają wygląd skóry, włosów, paznokci. Poza tym buraki zawierają kwas foliowy, żelazo i kobalt. Składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu krwiotwórczego. W 100 g buraków mamy około 52 kalorii. Te moje buraki są dosyć duże, razem ważą 250 gram. Czyli to będzie około 140 kalorii. No i jeszcze troszkę kalorii ma oliwa z oliwek, o tym wiemy, ale użyjemy jej bardzo niedużo, właściwie jedynie do przesmarowania folii aluminiowej, którą rozłożymy na blaszce, którą później wstawimy do piekarnika. Zaczynamy robienie chipsów buraczanych od tego, że buraki myjemy i obieramy ze skórki. Buraki mają to do siebie, że bardzo farbują na czerwono, więc jeżeli nie chcecie mieć potem problemów z domyciem rąk, warto zrobić to w rękawiczkach. I teraz buraki kroimy na możliwie najcieńsze plasterki. Blaszkę wyłożyłam folią aluminiową i teraz wyleję na tą folię troszeczkę oliwy z oliwek. Wystarczy. I teraz palcami tą oliwę z oliwek rozcieram. Robię to w ten sposób, że kładę mój plasterek buraka, po czym go odwracam. Jak widzicie, wtedy na plasterku mam troszkę oliwy z oliwek. Przyda mi się taki lekko natłuszczony plasterek buraka, ponieważ za chwilę będę doprawiała przyprawami i te przyprawy dużo lepiej mi się przykleją do naszych chipsów. Gotowe. Wyobraźcie sobie, że na razie to jest dopiero pierwszy burak. Tyle chipsów wyjdzie z jednego buraka. Posypuję teraz przyprawą chipsy. I tak przygotowane buraki wstawię na 15 do 20 minut i piekę w 180 stopni. Po 15-20 minutach wyjmujemy blaszkę z naszymi buraczanymi chipsami i każdy plasterek delikatnie odwracamy na drugą stronę. Następnie wkładamy nasze chipsy jeszcze raz do piekarnika na kolejne 15 minut. Chipsy z jednego buraka już są zrobione. A więc jak widzicie, z jednego buraczka wychodzi taki talerz chrupiących chipsów buraczanych. Świetny pomysł i świetna alternatywa na zdrową przekąskę. Może to być dodatek do jakiegoś większego dania, albo po prostu osobna przegryzka z
zamiast tradycyjnych niezdrowych chipsów, na przykład do filmu, telewizji. No i kochani, tylko dodam, że taki talerz chrupiących buraków to około 100 kalorii. Zapraszam na mój blog hankagotuje.pl. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Smacznego!